Ostatnio premierę miał Overwatch 2 i z tej okazji Blizzard zorganizował turniej, w którym mogą wziąć udział tylko kobiety i osoby LGBT. I niby okej, każdy ma prawo do ustalenia zasad na swoim własnym turnieju, ale naprawdę ciekawi mnie fakt, jaki byłby odzew innych, jakby zrobili taki turniej tylko dla heteroseksualnych mężczyzn. Oj, coś czuję, że polałyby się komentarze na temat homofobii. Pozdrawiam.